Cześć, witajcie w poniedziałkowym odcinku programu cyklicznego. Zaczniemy sobie dzisiaj od dobrych informacji, które napłynęły wczoraj z Langenlois, gdzie odbywało się Kamptal Classic Trophy. To jest wyścig kategorii UCI C1, także bardzo wysoko punktowana impreza. Dlatego tym bardziej cieszy zwycięstwo, które odniósł Bartek Wawak w elicie mężczyzn. Ale to nie jest jedyne dobre miejsce, które tam odnieśli polscy reprezentanci. Było ich tam naprawdę bardzo wiele na starcie. I między innymi Piotrek Kryński zdobył trzecie miejsce w juniorach. Gabriela Wojtyła zajęła też trzecie miejsce w U23 kobiet. Kasia Solus-Miśkowicz była na piątym miejscu w elicie kobiet. A Bogdan Czarnota wygrał wyścig Mastersów. Było także wiele innych dobrych miejsc w pierwszej dziesiątce czy tam w drugiej dziesiątce. Także dla Polaków to bardzo udany wyścig. Druga wiadomość dzisiaj jest taka, że wczoraj zakończył się tegoroczny wyścig APSA Cape Epic i tak jak mówiłem w piątek, nie było jakichś większych przetasowań już w czołówce. Imprezę wygrała ekipa Investec Songo Specialized zarówno w elicie mężczyzn, jak i w elicie kobiet. Wśród mężczyzn no to był to Jarosław Kulchowy i Howard Grotz, a wśród pań Anika Langwad i Kate Kort. Drugie miejsce wśród mężczyzn zajęła ekipa Canyona, natomiast trzecie miejsce przypadło dla teamu Cannondale. Na koniec zostawiłem sobie informację o wczorajszym wyścigu szosowym Gandawa we Welgem. Tam był finisz sprinterski i właśnie na tym sprincie zwyciężył ten wyścig Peter Sagan. Mamy za sobą szybkie trzy newsy, ale chyba najważniejsza wiadomość tego weekendu jest taka, że no w końcu była taka już solidna rowerowa pogoda. Oby utrzymało się to już jak najdłużej i nie chcemy już oglądać więcej śniegu. A w kolejnym odcinku programu cyklicznego widzimy się już w środę. Na dzisiaj Wam dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Cześć!